Witam Was serdecznie, tu Polka w Niemczech. Dzisiaj witam się z Wami znowu nietypowo, bo z szafy. I dzisiaj zapraszam Was właśnie do mojej szafy. I tutaj porozmawiamy sobie na temat emigracji. A podstawowe pytanie brzmi, kto w dzisiejszych czasach wyjeżdża z Polski do Niemiec i dlaczego? Jestem ciekawa, czy uda mi się choć trochę przybliżyć ten temat, choć trochę Wam go zaprezentować. No więc zapraszam Was do filmiku. No i jesteśmy teraz w mojej szafie. Oczywiście nie pokażę Wam całej jeszcze szafy, ale przyjdzie czas i zobaczycie, jak tutaj w tej mojej szafie wygląda. Zanim przejdę do tych moich spostrzeżeń, któż to właśnie według mnie wyjeżdża z Polski do Niemiec, to chciałabym Wam trochę przeczytać historii na temat, któż to wyjeżdżał kiedyś. Masowa emigracja Polaków do Niemiec rozpoczęła się w latach 80. I szacuje się, że w tamtym czasie z kraju wyjechało ponad 1 000 000 osób. No i na dzień dzisiejszy tak naprawdę duża część obecnej Polonii w Niemczech to są PRL-owcy, emigranci oraz ich dzieci i wnuki, które zdecydowały się pozostać za Odrą. A druga część Polonii to są młode osoby, które do Niemiec zdecydowały się wyjechać dopiero po otwarciu granic strefy Schengen. Także według w ogóle niemieckich danych rządowych pod koniec 2020 roku w Niemczech mieszkało 866 690 Polaków. I liczby, słuchajcie, wskazują, że Polacy za Odrą są drugą najliczniejszą grupą w Niemczech. A pierwsze miejsce oczywiście należy do Turków. A teraz Was zapraszam na dół. Na chwilkę idziemy teraz na dół i tam będziemy dalej kontynuować. Kto przyjeżdża na dzień dzisiejszy do Niemiec? Czy są to rodziny, czy tak jak w tych wcześniejszych latach jednak osoby tylko za pracą? Myślę, że w większości jednak przyjeżdżają osoby do pracy, a potem jednak wracają do swojego domu, albo przyjeżdżają do pracy, jakiś czas pracują, rok, dwa lata i jednak decydują się na to, że ściągają swoją rodzinę do Niemiec i razem rozpoczynają swoją podróż emigracyjną w Niemczech. Jeżeli jesteście taką osobą, która przyjechała do Niemiec tylko w celach zarobkowych i nie wiecie, w jaki sposób przekazać pieniądze do Polski, na przykład do Polski, to muszę Wam polecić TransferGo. TransferGo jest zarejestrowanym dostawcą usług płatniczych z 10-letnim doświadczeniem na rynku przelewów pieniężnych. Dzięki TransferGo możecie dokonać takiego przelewu szybko, tanio i bezpiecznie. Takie pieniądze dochodzą już na rachunek odbiorcy w ciągu 30 minut. Możecie tak naprawdę dokonać takiego przekazania pieniędzy w dzień i w nocy i tak naprawdę obojętnie z jakiego miejsca. Jest tylko potrzebny komputer, telefon i oczywiście internet. To, co jest najważniejsze, jest brak ukrytych opłat i dla nowych użytkowników dwa pierwsze przelewy macie gratis. Aplikacja jest łatwa, intuicyjna w obsłudze. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda aplikacja TransferGo. TransferGo jest alternatywą dla przelewów bankowych, które są drogie, a na pieniądze trzeba długo czekać. Także ja w opisie zostawiam link. Klikajcie oczywiście, rejestrujcie się i korzystajcie z TransferGo. No to teraz wracamy, moi drodzy, no i przechodzimy do dalszej części. A teraz, słuchajcie, przejdźmy właśnie do tego tematu takiego, któż to na dzień dzisiejszy wyjeżdża z Polski do Niemiec i dlaczego.
tak po dłuższym zastanowieniu i nawet obserwacji osób, które właśnie tutaj przyjeżdżają, to często jednak spotykam nie rodziny, to nie są całe rodziny, tylko w większości to są osoby, które tylko przyjeżdżają do pracy, które tylko zarabiają pieniądze i potem wyjeżdżają z powrotem do Polski. Dlaczego tak się dzieje? No, nie możemy ukryć faktu takiego, że jednak Niemcy są jednym z bogatszych krajów, z najbardziej bogatych, powiedziałabym, w takim stopniu, że jest tutaj jednak dużo pracy, rynek pracy jest mega duży i tak naprawdę praca jest w każdym zawodzie. To nie jest praca w wybranych zawodach, tylko w każdym zawodzie tutaj każdy tak naprawdę może znaleźć coś dla siebie. I to też jest ważne. Przeczytałam sobie właśnie w internecie, kto wyjeżdża. Tak sobie zasięgnęłam trochę pomocy i tutaj właśnie mam w telefonie tą pomoc. Któż to takiego wyjeżdża do Niemiec? I tutaj też właśnie pierwsze względy, dlaczego wyjeżdżają Polacy do Niemiec, to są oczywiście względy finansowe. Dlatego, że Niemcy właśnie proponują wysoki poziom życia, atrakcyjne właśnie zarobki, ale nie tylko. Dużo różnych benefitów, na przykład takich jak ten zasiłek dla dzieci Kindergeld. I jeżeli spojrzymy tutaj w euro, to on jest dość wysoki, jeżeli byśmy mieli przeliczać z euro na polskie złotówki. I tak naprawdę nawet najprostsze prace, które byście wykonywali w Niemczech, dostaniecie większą zapłatę, niż byście mieli dostać w Polsce. Jeżeli byście na przykład mieszkali blisko granicy polskiej i byście tylko wyjeżdżali za Odrę, żeby popracować, powiedzmy tam do 60 km, to tak na dobrą sprawę możecie mieszkać w Polsce i możecie pracować w Niemczech i zarabiać super pieniądze, a żyć za mniejszą kwotę wtedy. Ale z tego co wiem, jeżeli na przykład byście chcieli wyprowadzić się i zamieszkać bliżej tych wschodnich, bliżej polskiej granicy, to tam też domy, mieszkania, tam wszystko jest po prostu tańsze, ale też tam płaca jest mniejsza. To też trzeba brać pod uwagę, że jednak płaca tam jest mniejsza niż na przykład tutaj, gdzie ja mieszkam. Jakbyście chcieli do mnie przyjechać, to zapłacicie dużo za mieszkanie, zapłacicie dużo za wynajem, ale płaca jest wyższa i wtedy tutaj więcej zarobicie tych pieniędzy. Więc często też jest tak, że na przykład osoby wyjeżdżają właśnie bardziej na zachód, bardziej na południowy zachód i tam dostają właśnie większe pieniądze i wtedy po prostu popracują i wracają z powrotem do Polski. Z moich obserwacji wynika to, że na dzień dzisiejszy jednak więcej osób wyjeżdża do pracy i nie tylko mężczyźni, aczkolwiek mężczyzn jest bardzo dużo, ale również kobiet. I teraz słuchajcie, chciałabym Wam tutaj przeczytać najpopularniejsze zajęcia. Tutaj korzystam z internetu, zaraz Wam przeczytam, co tutaj jest napisane. Tutaj jest napisane, że jednym z najpopularniejszych zajęć jest opieka nad osobami starszymi. I to się zgadza, bo bardzo dużo Polaków pracuje tutaj właśnie w tym zawodzie. I ja osobiście też bardzo dużo osób spotkałam, które wykonują właśnie ten zawód. Nie tylko kobiety, ale również mężczyźni wykonują ten zawód, czyli opiekują się osobami starszymi. Ale i słuchajcie, jeżeli byście chcieli podjąć właśnie pracę w opiece, to jeżeli nie macie i nie potraficie jakoś samemu się zorganizować i znaleźć taką pracę przez biuro pracy w Niemczech, no to wtedy możecie skorzystać z różnych właśnie pośredników, którzy organizują takie prace. I tutaj jest podana opieka felizjob.pl.
i tam właśnie można znaleźć taką pracę do opieki. I wtedy też macie tam ofertę z zamieszkaniem, z wyżywieniem, ubezpieczeniem, no i oczywiście legalną umową. Ale słuchajcie, jakie jeszcze są zawody, które wyjeżdżają do Niemiec, z Polski, tylko do pracy? No więc przez takie agencje decydują się na wyjazd również kierowcy, także dużo jest kierowców, pracownicy produkcji, elektrycy, budowlańcy, dekarze, no i oczywiście pracownicy sezonowi. I powiem Wam, że faktycznie bardzo dużo, jeżeli są tutaj jakieś place budowy, to przeważnie to są firmy polskie. Nawet jeżeli firma w nazwie tam jest niemiecka, to pracownikami są Polacy lub często też są Chorwaci, Polacy, Rumuni też, ale właśnie największość to Polaków. Jeżeli chodzi o budowlankę, to też tutaj doświadczyłam tego. Pracownicy sezonowi również właśnie z Polski przyjeżdżają i muszę Wam powiedzieć, że tutaj u nas na południu, gdzie do zbioru właśnie winogron, jakichś tam innych szparagów na przykład, to właśnie przyjeżdżają też z Polski i też pracują właśnie sezonowo. No więc, któż na dzień dzisiejszy przyjeżdża z Niemiec do Polski? W większości to są zdecydowanie pracownicy, którzy tylko wyjeżdżają jednak do pracy i którzy po pracy, powiedzmy po jakimś czasie spędzonym tutaj, wracają jednak, decydują się na powrót do swojego kraju, do Polski. Ale czasami zdarza się tak, że po iluś, powiedzmy, latach takiej pracy decydują się jednak na to, żeby zamieszkać w Niemczech. I też znam dużo osób osobiście takich, którzy najpierw po prostu wyjechali tylko do pracy, sami załóżmy, i wcale nie chcieli, żeby rodzina jakby się przeprowadza właśnie do Niemiec, a na dzień dzisiejszy mieszkają już po kilka lat w Niemczech albo kilkanaście lat. No i tak na dobrą sprawę dobrze im się tu żyje, mieszka i są zadowoleni z podjętej decyzji. Mimo to, że w większości jednak pracowników przyjeżdża do Niemiec i tutaj tylko pracują, wyjeżdżają, to też nie można zapomnieć, że też są rodziny, które decydują się na takie wyjazdy i wtedy na przykład mężczyzna, mąż znalazł sobie pracę jeszcze właśnie będąc w Polsce, w Niemczech i wtedy całą rodziną przeprowadzają się tak, jak to my uczyniliśmy, przeprowadzają się właśnie do Niemiec, żeby tutaj zamieszkać. Niemcy na pewno są dobrym kierunkiem na emigrację. Dlaczego? Dlatego, oczywiście to jest moje zdanie, Niemcy są dobrym kierunkiem na emigrację, dlatego, że przede wszystkim są blisko Polski, także możecie na pewno śmiało tutaj często bywać w Polsce, jeżeli byście tego chcieli. I też powiedziałabym, że mentalność polska w stosunku, jakbym miała porównać mentalność polską z mentalnością tutaj niemiecką, oczywiście, że są jakieś różnice i one też są widoczne, ale to już w innym filmiku o tym opowiem. Ale jeżeli bym miała porównać tak ogólnie, to jesteśmy naprawdę podobni. Jesteśmy podobni i Polakom nie jest trudno żyć w Niemczech. Jeżeli decydujecie się na przykład na taki wyjazd do Niemiec, to zawsze możecie spotkać jednak Polaka i to czasami. Ja się śmieję, Wam się wydaje, że to nie jest Polak, a okazuje się ostatecznie, że to jest właśnie Polak i może on Wam właśnie w jakimś tam sposobie pomóc. Właśnie dlatego, że jest tak dużo tych Polaków w Niemczech, to Polakom po prostu jest łatwiej zaklimatyzować się w Niemczech, bo
Możecie znaleźć właśnie w Niemczech łatwo polskich znajomych. Możecie się nawet obracać wśród Polaków, wśród rodaków i możecie wymieniać się spostrzeżeniami, poradami na różnych forach internetowych. Możecie też się pytać i tam są też i odpowiedzi, i dużo osób też w różny sposób pomaga. I to jest fajne i dlatego ta emigracja wtedy nie jest aż tak ciężka, taka trudna i taka właśnie trudna do pokonania, tylko dużo, dużo łatwiejsza. No dobrze, to już kończymy nasz temat emigracji. Oczywiście nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, także traktujcie to wszystko tak, może nie z przymrużeniem oka, bo oczywiście to jest moje spostrzeżenie, mój punkt widzenia i pewne rzeczy, które też wyczytałam tutaj, podparłam się ze stronami internetowymi, z których właśnie korzystałam. Także tak to wygląda według mojej oceny, tak wygląda emigracja w Niemczech, takie osoby przyjeżdżają i jednak, tak jak Wam powiedziałam, pierwsze miejsce to są jednak pracownicy na dzień dzisiejszy, którzy przyjeżdżają tylko do pracy, aczkolwiek też są widoczne rodziny, które przyjeżdżają i które osiedlają się na stałe i chcą po prostu tutaj żyć. Także wszystkim Wam, którzy jesteście jeszcze przed decyzją, przed wyjazdem lub wszystkim Wam, którzy już jesteście na tej emigracji, życzę Wam dobrej emigracji i pamiętajcie, nie zrażajcie się, bo na początku będzie ciężko, będziecie czuć się samotni. Przede wszystkim, jeżeli nie znacie języka w stopniu komunikatywnym, to będziecie czuć się tacy zamknięci, ale ja to będę Wam często powtarzała. Oglądajcie jak najwięcej telewizji, starajcie się czytać jak najwięcej gazet. Przede wszystkim zapisujcie się na kursy i korzystajcie z kursów integracyjnych, bo one są najtańsze i możecie zdobyć już znajomość języka niemieckiego w stopniu B1. To jest taki stopień komunikacyjny, więc korzystajcie z tego, nie zamykajcie się sami i nie zamykajcie się w sobie, tylko wychodźcie do ludzi i tyle. I ta emigracja będzie dobra, miejcie pozytywne nastawienie do emigracji, bo to jest ważne, bo jeżeli już podjęliście decyzję i spakowaliście tą torbę i przyjechaliście do obcego dla Was kraju, to teraz musicie mieć tyle w sobie siły, znaleźć tej siły, żeby każdego dnia cieszyć się nowym życiem w nowym kraju. I tego ja Wam życzę. Także jeżeli Wam się taka pogadanka podobała, to oczywiście zapraszam Was do tego, żebyście pozostawili koniecznie komentarz, żebyście dali oczywiście łapkę w górę. No i jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to zapraszam do subskrypcji, bo następny filmik Was nie ominie. Cześć i zapraszam do następnego filmiku.